O kuźwa, jeszcze słomka mnie tu. Dobra. Cześć, nazywa... Cześć, jestem Ryszard Wołosiński. Jak zapewne mnie znacie, jestem komputerowym specjalistą i waszym mentorem oraz tym profesjonalnym graczem, ale no jeszcze chciałem was przeprosić, bo mnie długo tego nie było, bo miałem dużo kos do poprawienia, ale już poprawiłem wszystko i już jestem. Jest ze mną także pan Wojtek. Panie Wojtku, proszę się przedstawić. Cześć. No, pan Wojtek, mój specjalista od kamery. No to w takim razie przechodzimy do... Więc jak mówiłem, mam do zrecenzowania pewną grę, która się... Panie Wojtku, jak to się nazywało? Coś tam z linami było. To co, miałem wisielca? Tego wisielca zrecenzować? Nie, chyba coś innego. Czekaj, gdzie to jest... O, jest! Panie Wojtku, proszę przybliżyć. To oto No Players Online, czyli nie gracze online. Jeszcze no nie miałem do czynienia z tą grą, ale się przekonamy zaraz i odpalamy. Panie Rysiu. Co jest? Co panie Wojtku tu pan robisz? Tam jakaś kaseta spadła. A, przepamiętam, już miałem No Players ocenić i... Wow, widzisz pan? Nieźle się pamiętasz pan? Bo była taka jeszcze taka... Zrobili taką... Tak jak w tej konsoli zrobili. Że wkłada się kasetę do telewizora. Później... O, Miss Boss to zrobił jakiś. Pamiętasz panie Mieciu? Taką... gdzie te takie kasety się wkładały. Wkładało się te kasety do telewizora i się grało na przykład w Pac-Mana albo Tetris'a, pamiętasz? Mniej więcej. No to... Mods Freeskins... Kurde... Dlaczego tu nie ma żadnych graczy? Panie Mieciu, co... Panie Wojtku, przepraszam. Co... wybrać tutaj, jaką mapę? Bierz pan pierwszą lepszą. Pierwszą lepszą... Freeskins CTF. CTF to... A! Wiem! To darmowe skiny! Dobra, i... wchodzimy. Co jest? Dobra, inna. O, dołączenie do serwera. Chwila. I to mam być ja? Score looking for players. O, żeż ty. Trochę muszę przyciszyć. Panie Wojtku, i to mam być ja? Chyba tak. Ale widzi pan, jaką mam fajną broń? Zacna wręcz. No trochę takie dziwne, trochę takie niedopracowania, ale myślę, że będzie fajna gierka. Panie Wojtku, proszę odsunąć trochę kamerę, żeby widzowie widzieli trochę. Trzeci. Co tu? Nie wiem, kiedy ta gra została stworzona, ale nawet grafika jest nawet taka fajna. Jeśli została stworzona w 2002, tak jak ten Battlefield 1942 albo Medal of Honor Allied Assault, to bardzo fajne. Fajnie to zrobili. Jeszcze się do stosu napiję.
Nie, cisowianka to jest gazowana, moja ulubiona. O! Tu też można biegać. Skakać nie można, jaka szkoda. Dobra. O! Co to jest? Co to jest? Panie Mieciu, proszę zobaczyć. Co to jest? Jakiś patyk z jakąś szmatką. O, mam flagę. Co się, panie Mieciu, co się tak ciemno nagle zrobiło? Nie wiem. Dobra. Mam broń, to jestem na razie bezpieczny. Co się dzieje, panie Mieciu? Co to jest? Nie wiem. Gramofon. Fajna muzyczka, taka fajna. O nie. Muzyczko, graj. Nie no, dobra. Zepsułem. Dobra. Idziemy dostarczyć tą flagę. A ogółem... A co to jest, Mieciu? Znaczy się Wojtku. Jakiś murzyn mnie tu wyskoczył. Murzyński duch. Co to było? Nie wiem. Dobra, szybko dostarczam tą flagę, bo może jeszcze mnie ktoś tutaj zaskoczy od tyłu. O, 1-3. Ale fajnie. Co to? Czemu nagle się czerwone zrobiło światło? Panie Mieciu, co się dzieje? Nie wiem. O, zniknęło. A wracając do recenzowania gry, to podobnie z... Jakiś... Panie Wojtku, proszę tu zobaczyć. Jakiś gracz tutaj dołączył. Sympatycznie. Może będzie przyjazny. A wracając do recenzowania... Co to było? Znowu ten murzyn mnie tu wyskoczył. Więc jak mówiłem, to podobnie jak z Team Fortress 2 zrobił ten twórca. Podobnie. Że na Tuforcie dostarczać trzeba inteligency, czyli dokumenty wroga. Czemu się nagle zrobiła ta brama otwarta nagle? Co jest? To strzelaj! No, ładuj to! Zostaw mnie! O. Panie Mieciu, to miała być zwykła FPS-owa gra, a nie jakaś gra horror. Dobra, graj pan dalej, może się rozwinie. Może się rozwinie. Ale ja już naprawdę... O, coś mnie tu spadło. A nie, dobra, niech to zostanie tutaj. Co? Czemu ten murzyn mnie prześladuje? Panie Mieciu, weź mu pan coś powiedz. Panie Wojtku, przepraszam. Czemu mi się myli? Panie, co ja mogę zrobić?
Ja jestem tylko zwykłym operatorem kamery. No dobra, to... O, może on zniknie, jak dostarczę te wszystkie flagi. Może. Oby zniknął. Dobra. Speedrunujemy to. Znaczy ja speedrunuję. Behind you. Panie... To chyba coś po angielsku. Panie Wojtku, co to znaczy behind you? To chyba za panem. Za mną? Za mną nic nie ma. Panie, w komputerze obróć. A, w komputerze obróć. No, nie no. Ładuj to, szybko. No, ja pierdzielę. No zostaw mnie, co ja ci zrobiłem? Zostaw mnie, zostaw! Jakiś John Dev dołączył tutaj, proszę zobacz. Has joined the spectator. What are you doing? Do not move, step, whatever. Że jakiś Brytyjczyk mnie tu prześladuje jeszcze. How do you, can you hear me? No jak mogę go słyszeć, jak on pisze przecież? If you can press i to chat. No nic nie działa, no. No panie! Oh, wait, never mind. I don't think you have chat permission on this server. Just shoot twice if you can read this. Okay, so you can read this. Tak, tak. To chyba czy umiem czytać. So let me explain if you deliver that last the server shut down. Że serwery się wyłączą. I absolutely cannot let I've been working for this project for more than I can to disappear off my this may look a simple FPS game, but this game has a power to release the dead. Ta gra ma moc ożywiania zmarłych. At least the week is supposed to it's still at working progress in making so I can see my wife again. But she seems to be stuck of this third limbo. You probably already met her. Chwila, to... Czyli ten murzyn, który mnie atakował, to była żona tego Johna Defa? Chyba. What can you blame her? You destroyed record player. O Boże, zepsułem jej właśnie ten gramofon. To był jej gramofon z jej ulubioną muzyką prawdopodobnie. But I know I can save her trying game. Please press escape, shoot down the game, please. Please. Dobra. Escape i... Od razu to do kosza i więcej kto nie gra. No. Zatem zagraliśmy, znaczy ja zagrałem w No Players Online i myślałem, że to FPS-owa gra będzie, ale jednak okazało panie się... Panie Rysiu, pan spojrzy na komputer. Jaki komputer? Jakiego koguta? Ja nie mam żadnego koguta. Ja nie mam nawet kur. Na ten obraz na tym. Polewo. No obraz. No moja facjata jest na tym obrazie, o tam. Ale po prawo pan popatrzy. Dobra. No nie, no znowu blue screen. Dobra, przerwa techniczna. O! Naprawiło się. Widzisz pan, jaki jestem profesjonalistą? Panie Rysiu, pan spojrzy znów. No patrz, no. Dobra. Grę oceniam... Tak nie wiem, tak niech będzie 9 na 10, bo mnie naprawdę przeraziła i no co jeszcze dodać. To było na tyle, dziękuję za uwagę, cześć!